Proszę powiedzieć, czyż to nie jest piękny widok? Szanowni, kiedyś jak miałem 14 lat, a było to już 40 lat temu, znalazłem się na takiej bardzo długiej, długiej wsi pod Wierzchowem i ci gospodarze powiedzieli, że ja mogę u nich spać na strychu. Skoro świt wyskakiwałem z wyra, szedłem nad wodę, a to trzeba było z kilometr dwa iść przez takie łąki nad ten Bóg. Po drodze mijałem co chwila takie sadzawki. Tam się krówki pasły, różne inne zwierzątka. Teraz już nie ma krówek. Tam byłem z 7 czy 10 lat temu, już żadnej krówki nie było. Jak leżałem na tym wyżu, na tym strychu, to były takie gniazdka jak pięść. Nie pamiętam, czy to były gniazdka os, czy szerszeni, nie pamiętam. Wiem, że na początku się cykałem, ale potem, skoro świt wyskakiwałem z wyra, wracałem po ciemku. Bywało tak, że chodzili, krzyczeli, nawoływali mnie. Pomyślałem, że się utopiłem. Pamiętam, jak na tej wsi zrobili kiełbasę. Pamiętam, jak zrobili kaszankę. Pamiętam taki chleb, słuchajcie, taki duży chleb. On ze 2 tygodnie był świeży. Kiełbasa to... Kaszanka to... No nie pytajcie w ogóle. Wyobraźcie sobie, ta gospodyni, teraz masz 90 parę lat, żyjesz. Ona mówi: Piotruś, napij się mleka. Zobacz, prosto ze studni wyjęłam. Jest takie zimne. A ja mówię: ale ja nienawidzę mleka, ja nienawidzę mleka. Oj, napij się. No i żeby jej przykro nie było, że niby odmawiam. No dobrze, no to. Tylko mówię, żeby nie żygnąć przy niej, nie? Kur. Do końca pobytu na tej wsi piłem to mleko, słuchajcie, tylko zimne. Tak jak ja nienawidzę mleka, tak smakowało mi to mleko bardziej od browara. Pamiętam, wyjęła coś tam, chyba mleko wyjęła, coś tam przy tej studni, coś tego i zrobiła z tego ser. Potem jakoś rzuciła do tej, nie pamiętam, do tej studni coś z czym, na jakimś tym, potem wyjęła i takie masło normalnie z tego sera zdjęła. Mili, to wszystko było tak pyszne. Te najdroższe kiełbasy, po 70, po 100 zł za kilogramu, one tak nie smakują, jak tamta kiełbasa. Te kaszanki, nie wiem, ile kosztuje najdroższa kaszanka, one tak nie smakują, jak tamte kaszanki. I mleka takiego to nie ma, nie ma takiego mleka. Ten chleb, ale dlaczego o tym mówię? Otóż przyjechał do mnie ktoś i przywiózł mi flaszkę wina. I ja mówię: no dziękuję ci, ja tego wina nie piję, ale jak już przywiozłeś, to po co masz z tym winem odjeżdżać? On jest z drugiego krańca Polski. No i a tak przypomniałem sobie właśnie te swojskie klimaty za tym Wyszkowem na tej wsi. Nie w tej wsi, tylko na tej wsi. Teraz jest modne mucha w Ukrainie, w Ukrainie. Kretyny jedne. I mówię: spróbuję. No, wziąłem sobie szklaneczkę od herbaty, polałem. Słuchajcie, nie minęła godzina i taka buteleczka została obalona. No i po obaleniu tej buteleczki zadzwoniłem do mojego przyjaciela i mówię: słuchaj, ja nie piję wina, ale ta buteleczka została obalona w godzinę. No i kolega, odwiedziwszy Wawę, przywiózł mi buteleczkę. O jest. Wino Wiśnia, rocznik 2020, przeprawiony z 2019, 1000 ml, literek, alk. Kropka, nie, co jest alk, alkomat, 12% vol, vol 4 była taka płyta Black Sabbath,
słaba. Najlepsza jest Paranoid, pamiętajcie. I wbrew pozorom, jedna z ostatnich płyt, znaczy z ostatnich, z późniejszych płyt, Mob Rules. Słyszycie to? A! A! Co by się nie przewróciło, mili, ponieważ mam nadzieję, że oczywiście tu w lodzie wszystko jest, tak jak widzieliście na początku. Winko wraca do lodu. Niestety, przykro mi, ale mili, nie mamy dzisiaj okazji. Żaden okupant nie zdechł, ale będziemy wznosić toast. Pozwólcie, mili, że wzniosę toast, pierwszy toast wzniosę za Polskę. Niech nam żyje jeszcze 4,5 miliarda lat, tyle ile będzie żyło nasze słoneczko. O, pyszne. Są fachowcy jednak na tym świecie. Ja człowiek, który nienawidzi mleka. Ja człowiek, który nienawidzi wina. Nienawidzę wina. Upajam się pysznym winem. To jest... Wiecie dlaczego? Bo to jest prawdziwe wino. I dlaczego tamto mleko było pyszne i tęsknię za nim. A gdybym teraz szklankę wina, to od razu pawia bym rzucił. Bo to było prawdziwe mleko. I tym się różni prawdziwe wino i prawdziwe mleko od nieprawdziwego, ile Polak od pizdy, czyli od robactwa. Ale skoro już jesteśmy przy... Chodź, mucha, sam nie będę pił. Chodź. Przywitaj się tutaj z Polakami i z robactwem, bo robactwo też nas ogląda. Musiu, no chodź. O Jezu, jak fajnie brzuszku się robi. Znieśmy drugi toast, a niech wam będzie. Wznoszę toast za pizdy i robactwo. Ale pyszne. Ale pyszne. Będę namawiał Polaków, jak również robactwo, które chce być odrobaczone, i pizdy, które chcą być odpizdzone, do tego, żebyśmy zrobili protest ogólnopolski i zrobimy protest przeciwko truciu naszego środowiska naturalnego. Nie chodzi tylko o rzeki, znaczy nie chodzi tylko o wody, jak również przeciwko kłusownictwu i ogólnie ujmując przeciwko bandytyzmowi lub bandytyzmie nad wodami polskimi. Okupantowi pasuje 5000 kolektorów, to co wiemy, na samej Odrze. Okupantowi pasuje to, że jest 14000 kolektorów, to co okupant mówi w całej Polsce, 14000 kolektorów. Okupantowi pasuje to, że minister zdrowia i jeszcze jedna ważna pani konsul występuje. Osa, odejdź, bo ja nie chcę się drapać potem, ciężko mi do nogi będzie sięgnąć. Odejdź, Osa. A winko poczuła. No to. I też się trzeba należy winka. Okupantowi pasuje, że występuje na tle flagi banderowskiej. Wiecie, co okupant powiedział? Że to jest flaga jakiegoś pacjenta. Po nim w szpitalu byli. To wyobraźcie sobie, wieszam sobie teraz swastykę, na przykład w szpitalu, idę do szpitala albo do przychodni i sobie wieszam, jestem pacjentem w tej przychodni. I wierzą sobie swastykę, albo jestem klientem w Sejmie, tak? I wierzą, albo idziemy na protest i wieszamy sobie, słuchajcie, z banderami, znaczy z afiszami idziemy hitlerowskimi, wyobrażacie sobie? To jest flaga klienta, to jest flaga protestanta, kurwa. Albo doktora Mengele, nie no w ogóle, słuchajcie. Ja się śmieję, to nie jest śmieszne, to trzeba popłakać. Ja się śmieję, ale...
Wybaczcie mnie. Trochę mi się chce płakać, bo łzy mi się pojawiają z tego śmiechu. Na drugą nóżkę. Na dwa toaściki. Nie wiem, jak to pachnie. A te takie. Tu ogrzewają koniak, tak? Udają takich tego deski klozetowej. To robactwo nie potrafi wyczyścić. A tutaj. Gdzie ty, wiesz? Bukiet z północnego stoku. Nie, nie. Metro od północnego stoku. Pizdy. To teraz może na pochybel. No to co? No to dobra. Znosimy toast za to Andrzeju, żebyś zdechł. Znosimy toast za Mateusza. Mateusz, zdychaj. A mili, musiałem zmienić tutaj, słuchajcie, bo pytam Rutka, mówię, ty Rutek, weź mi jakąś kamerę, bo nie chcę tego swojego aparata dźwigać i tego. O, weź sobie GoPro 10 Black, kurwa, Black ten, Gwiezdne Wojny, tego, weź. No i co, no i Black Gwiezdne Wojny, GoPro tego, 15 minut na słońcu i się grzeje. Grzeje 20 stopni w cieniu, on się grzeje. A to tam u Michaela Corleone, to też mu zrobiłem jakiś soft, coś tego, to weź mnie zrób. No to zrobił, no i co? I to się, no i kurwa. Zawsze jak sam coś, czegoś nie znajdę, tego, to oczywiście nie winię Rutka, bo dobre dziecko jest, no. O, mili, już prawie nie ma. Słuchajcie, ale zobaczcie ten kolor. To jest nie wisienka. Taka wiśnia, u mnie są wiśnie, bo mój tata starszy czegoś, 5 lat, ale zacny człowiek, nie? Antykomunista, który popiera Kaczora. Nienawiść jest pięknym uczuciem. Nie słuchajcie tych komunistów, że nienawiść to jest coś złego. Nienawiść jest pięknym uczuciem. Nienawidzę wina. Nienawidzę mleka. A jak piję mleko naturalne, jak piję wino naturalne, uwielbiam to. Bo rozumiecie, na czym świat stoi? Co nam zostało? Oj, 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 oj. O, tu nic nie zostało. W XXI wieku 14 tysięcy kolektorów, do czego Wody Polskie przyznają, mają prawo emitować? Dla mnie nie powinien być ani jeden. Kurwa, zamknięty i a chuj nie odchodzi, żeby nie macie oczyszczali. To zamknijcie w pizzu. Brawo! Żeby ten zakład w ogóle powstał. A tu kurwa, fabryka olbrzymia w pizzu, jaką mamy rzekę i smokę. No to drugi smoka, kurwa. Pójdźcie w pizzu. Co to jest w ogóle? Piotrek, hej, miśki. Ostatni... Salut! Jak tam? Musiu, zobacz, winko już. Ja, winko niedobre. Nie? Winko nie? Ale nie, prawie pięknie.